Dzień dobry, witajcie. Rozpoczęliśmy weekend, jest piękna sobota, się tak uśmiecham, bo właśnie w bardzo miłym towarzystwie spędziłam tą jakby pierwszą godzinę mojego żywego funkcjonowania. Za mną pewnie widzicie obsesję, mam nadzieję, że ją widzicie. Jeżeli szukacie miejsca takiego właśnie w Warszawie, może właśnie gdzieś tutaj po tej drugiej stronie Wisły, czyli nie tej, gdzie jest centrum, tylko tej drugiej, gdzie znajdziecie przemiłą obsługę i ogromny wybór, zwłaszcza biustonoszy na duże biusty, czyli taką obsługę typowo graficiarską, to polecam Wam to miejsce bardzo serdecznie. Przyjeżdżam tu od lat, nigdzie indziej nie kupuję bielizny, ale się z Wam zwierzyłam teraz. Tak, ale tak jest, jeżeli chodzi o biustonosze, kupuję je tylko tutaj. Mam już w mojej torbie 3 modele. Później je Wam może nawet zaprezentuję, bo chyba stanik to nic takiego strasznego. Można chyba pokazać na YouTubie stanik, co Andrzeju? Wiadomo, nie na sobie, tylko tak w powietrzu. No. Ale można. Także później to zobaczycie, pogadamy sobie też o cenach, bo zazwyczaj to wszystkich najbardziej interesuje, tak zauważyłam. Więc pogadamy o tym, bo faktycznie te biustonosze, które kupujemy w takich już profesjonalnych sklepach, nie są to najtańsze rzeczy, ale warte każdego grosza. Także jeszcze raz, jeżeli ktoś jest z tych okolic, właśnie z okolic Rębiolińskiej, to nie szukajcie innych sklepów, po prostu przyjdźcie tutaj, pani Małgosia ma złote ręce i ona Wam ze wszystkim pomoże, a my się teraz zbieramy i jedziemy do galerii Młociny, do Primarka. My już jesteśmy, słuchajcie, pod Domem Kultury Świt. Dzisiaj przyjechaliśmy na stand-up. Kogo? Łukasz Kowalski. Tak, taki śmieszny, głuchy. Kiedyś Jezus, teraz już nie. Kiedyś Jezus, teraz już obciął włosy, także już nie. No, już kilka razy mieliśmy okazję słuchać i bardzo nam się podobało, więc dzisiaj jesteśmy na takim w sumie samodzielnym programie Łukasza. Już bez Antoniego. Już nie w tandemie. Także bardzo jestem ciekawa, co takiego się wydarzy. Byliśmy wcześniej w Galerii Młociny. Jedliśmy, słuchajcie, jakże zdrowy obiad. Możecie go teraz zobaczyć. Kupiliśmy sobie bowla w czym? W Salad Story. Mhm. Miało być na ciepło. Brakowało temu dużo do bycia na ciepło. To jest jak kurczak był letni, a wszystko inne było zimne po prostu. No. Także taka trochę źredniawka. Ale ogólnie zjedliśmy, było smaczne. Ja musiałam zostawić, bo trochę było tam bardzo dużo kaszy. Kasza to węglowodany. Ja tych węglowodanów tak na co dzień nie jem jakoś bardzo dużo, jakby na jeden posiłek. Mam to tak rozbite w ciągu dnia, wszystko sensownie, więc ja większość tej kaszy zostawiłam, zjadłam po prostu warzywa i kurczaka. Ale tak, zjedliśmy na mieście i zjedliśmy tak zdrowo. No. Nie czuję się, żebym jakiś grzech popełniła w związku z tym, że nie jedliśmy w domu. Także fajnie. Ja kupiłam w Primarku, słuchajcie, koszulki, takie te zadychę na siłownię, bo właśnie cały czas powtarzam, że mi ich nie szkoda. Mogę je przepocić, uwalić, rozerwać i nie żal. Kupiłam sobie też paski. Podobał mi się bardzo biały garnitur, który był na manekinie, ale słuchajcie, kolejka do przymierzalni była na chyba jakąś godzinę, więc skapitulowałam. Zostawiłam to przy kasie, nie przymierzyłam tego. Może jeszcze się skuszę, ale przemyślę to, dlatego że no, idzie nam to odchudzanie, mi przede wszystkim idzie to odchudzanie. Widać jakieś pierwsze tego efekty i zastanawiam się, czy jest sens wydupić tyle kasy teraz, wiecie, na garnitur, który założę raz na jedną komunię i pewnie, mam nadzieję, już nigdy więcej nie będę miała okazji, żeby się w niego wbijać, a na pewno nie w tym rozmiarze. Tego bym sobie życzyła. Mam nadzieję, że wy mi też dobrze życzycie. Ale pyłków lat. No, nasza alergia, nasza alergia ma się dobrze w tym miejscu. Ale siedzimy sobie, czekamy, bo jest ładna pogoda. W ogóle w Galerii Młociny, słuchajcie, kupiliśmy jedną taką super rzecz, ale zobaczycie ją w kolejnych Kaśka filmach. Kaśka wypaczała. Ja wypatrzyłam, tak. To będzie prezent i nie mogę powiedzieć dla kogo i co, dlatego że ten ktoś te filmy ogląda. Więc żeby była niespodzianka. Musicie poczekać 2 tygodnie. Musicie poczekać jakieś 2 tygodnie i zobaczycie, co takiego fajnego kupiliśmy i na pewno pokażę Wam, jak to fajnie zapakujemy. Także tak, jestem mega podekscytowana. Ja lubię takie drobne gesty i najbardziej właśnie lubię, jak takie rzeczy przychodzą spontanicznie. Hmm? A tak było tym razem. Po prostu zobaczyłam coś na półce. I się skojarzyło. I od razu mi się skojarzyło z konkretnym człowiekiem i miałam takie, musimy to kupić. Nawet bez okazji. Musimy to kupić. Także tak. No. Dobrze. W domu sobie zobaczymy tą bieliznę, którą kupiłam. I już nic więcej. No bo na te coś musicie poczekać. Także tak.
wrócimy do Was po całym tym show i damy znać, czy nam się podobało. Czy Łukaszek da radę? Pewnie tak. Ale wrócimy do Was z odpowiedzią już niebawem. No i my już w samochodzie, słuchajcie, jaki to był świetny program. Support, który mieliśmy dzisiaj, no... Będę miła i nie skomentuję. No bez szału, delikatnie mówiąc. Natomiast sam Łukaszek, Andrzeju... No, jak od momentu z telewizorami to sikałem. No ja po prostu wszystko mnie bawiło. Naprawdę, nie było w ogóle fragmentu, który by moim zdaniem nie był... Ojku, ale mi światło łapie. Który by nie był śmieszny. No po prostu było przekozacko. Także słuchajcie, Łukasz mówił w trakcie występu, że teraz co 2 tygodnie będzie grał w Resorcie Komedii. Mhm. Tak? Chyba tak. Także jeżeli ktoś z Was jest z Warszawy bądź okolic, to bardzo polecam Łukasza Kowalskiego w programie Święty Łukasz. No naprawdę świetny show. W ogóle Łukasz ma taki swój bardzo uroczy i też jednocześnie śmieszny sposób bycia. Pewnie to wynika po prostu z tej jego wady słuchu czasem, ale no po prostu ma to taki klimat i jakby super jest to, że on przychodzi i z tego żartuje. Nie, no świetny gość, naprawdę. Zawsze miałam ogromną frajdę, jak występował przed Antkiem Syrkiem Dąbrowskim, ale teraz tutaj nie wiem, ile to trwało, godzinkę z minutami, chyba jakoś tak. Naprawdę wszystko mnie bawiło. Także jeżeli lubicie stand-upy, to mocna polecajka, bo bilety były bardzo tanie. Tak naprawdę ile? 40 zł kosztował bilet? Chyba tak. W ogóle już raz mieliśmy być, słuchajcie, na tym programie. Kupiłam bilety i zapomniałam, że je mam. Więc nie poszliśmy, to było nasze drugie podejście i udało się i było super. Także tyle. Teraz jesteśmy już w samochodzie, jak widzicie. Wracamy do domu. Jak tylko będziemy na miejscu, to się do Was odezwę i pokażę te moje zakupy. Czy Wy to widzicie? Czy to widać? O Jezu, gdzie to jest na niebie? Zginęła mi ozdrość! O! Awionetka wyciąga szybowiec, ale ekstra! I w ogóle z takich ciekawych rzeczy, pewnie tego nie wiecie, no bo ja tego nigdzie nie pokazywałam, pokażę się Wam może, ale ja już kiedyś miałam przyjemność lecieć szybowcem i to jest takie super uczucie i nawet ostatnio rozmawialiśmy o tym z Andrzejem, że w sumie fajnie byłoby to powtórzyć, bo Andrzej też by się jednak skusił. Także kto wie, kochani, kto wie, może w te lato udamy się niekoniecznie tutaj, raczej pod Częstochowę, bo tam po prostu wychodzą te loty w korzystniejszej cenie i no też wiecie, macie tak ładnie zielono, a nie taką betonozę widzicie z góry, chociaż Warszawa z góry wygląda ładnie, ale tak. Wolę się przelecieć chyba dłużej niż krócej, więc jakby co, to aeroklub w Częstochowie ma bardzo fajną ofertę. Miał kiedyś w sumie, teraz nie jestem pewna, jak to wygląda cenowo, ale wtedy było ekstra i powiem Wam, że super, bo tak jak ja miałam ten krótki wariant lotu, poprosiłam Pana, żeby robił akrobację na niebie i zrobił je. I robiliśmy takie pączki i to było ekstra. Także tak, taka dygresja krótka. No. Wracamy do domu. Dotarliśmy do domu, także mogę Wam pokazać moje brafiterskie zakupy. Jak widzicie, mam tutaj 3 bardzo różne kolory. Piękna zieleń, haber i do tego klasyczny beż. Pojechałam po stanik beżowy, czarny, a wróciłam z 3 bez czarnego. Jakby tak się zdarza w mojej drodze. Mam tutaj staniki 2 marek. Tych marek oczywiście w sklepie ogólnie rzecz biorąc było więcej. Ja po prostu zdecydowałam się na te konkretne modele i może zacznę od tego beżowego. To jest, słuchajcie, biustonosz wyprodukowany w zasadzie firmy Panahe. Tutaj odwrócę metkę, bo tutaj widzicie też cenę i jest też nazwa tego biustonosza, gdyby ktoś był zainteresowany. On się nazywa Envy i to jest taki, słuchajcie, model, który ja osobiście bardzo lubię, bo to są takie staniki, które Wam zbierają te piersi, powiedziałabym, w taki sposób, który przynajmniej moim zdaniem trochę je pomniejsza, bo przy takim rozmiarze biustu już raczej nie czujemy potrzeby, żeby go powiększać. Push-upy nie dla nas, dlatego tak jak widzicie, ten model i tak naprawdę wszystkie inne są z takiej cienkiej siateczki, żeby tam nie dodawać niepotrzebnie już za dużo materiału. I teraz to będzie wyglądało dziwnie, bo mam na sobie zupełnie inny model biustonosza, ale tak jak... zobaczycie to czy nie? Tutaj, nie zobaczycie, bo nie mam jak założyć, ale słuchajcie, ta koronka, oto, pięknie Wam wyciąga biust, tak jakby trochę ku górze, dzięki czemu on jest taki
No właśnie, troszeczkę spłaszczony i ujarzmiony już tutaj od samego początku, bo czasem jest tak, że wiecie, założycie stanik, on się wam źle ułoży i tutaj od góry wam się coś próbuje wylewać. Przez to, że ten stanik jest tak ładnie i powiedziałabym wysoko zabudowany, nic takiego się tutaj nie dzieje. To jest mój pierwszy stanik w sumie z tej firmy. W sensie mam też stanik sportowy, taką wiecie, taki typowo jakby do biegania, do ćwiczeń, ale takiego stanika na co dzień nigdy z tej firmy nie miałam. Najczęściej mam właśnie staniki od tego producenta, to jest słuchajcie Elomi. Uwielbiam ten model tego stanika, który ma takie zapięcie na łopatkach. Tutaj jest słuchajcie taki ten wiecie numer produktu, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, to można sobie wygooglać, a cena jest też na dole, tak, 269 zł. To jest taki stanik, który w ofercie już od lat, mam wrażenie, jeżeli chodzi o tą markę, się powtarza. Miałam go kiedyś już w kolorze czerwonym. Teraz, jak widzicie, ja postawiłam na taki piękny haber. Bardzo mi się podoba to zapięcie, które jest... zapięcie. To dekoracyjne coś, co jest tutaj, dlatego, że jak macie bluzkę z dekoltem, to tak trochę zalotnie, figlarnie to czasem wystaje i dodaje uroku. Jak idziemy do pracy, to może niekoniecznie, żeby nam cokolwiek spod bluzki nie wystawało, ale tak wiecie, w takich normalnych, domowych warunkach wydaje mi się, że jak najbardziej. Bardzo lubię staniki z tej marki i naprawdę w sumie, jak tak sobie pomyślę, to podejrzewam, że 90% moich biustonoszy to jest właśnie Elomi. Jakoś sobie tak ukochałam tą firmę. I tutaj też jest model od Elomi. On się nazywa chyba Katai, tak mi się wydaje. Czy tutaj jest gdzieś numer seryjny? O tak, tu na dole jest. Jeżeli chodzi o cenę tego biustonosza, to również jest 269 zł. I w ogóle z takich ciekawych rzeczy, słuchajcie, mam tutaj 3 biustonosze i każdy z nich jest w innym rozmiarze. To długo świadczy o tym, że to jakby warto się wybrać do takiego sklepu i te biustonosze przymierzyć, dlatego że one są trochę inaczej skonstruowane, inaczej są, wiecie, po jakby, no tutaj to się nazywa fiszbina, czy nie? No w każdym razie ten fragment, gdzie mamy drucik, czasem jest różnie skonstruowany i przez to, mimo że wiecie, jakby oglądacie biustonosze z tej samej marki, może być tak, że no niekoniecznie te same rozmiary będą wam pasować. My dobrałyśmy te staniki też tak, żebym nie musiała ich wymieniać za chwilę, jeżeli moja misja odchudzanie się powiedzie. Pokażę wam to o tak tutaj. Tak jak widzicie, tutaj jest takie ładne, biżuteryjne coś na środeczku. Bardzo mi się to spodobało. Ta siatka jest tutaj podwójna. Tutaj normalnie można wsadzić rękę. Ktoś sobie tak wymyślił artystycznie. Bardzo mi się ten model podoba. Wszystkie mi się podobają. Tylko tak jak mówię, warto podjechać do takiego sklepu i po prostu przymierzyć, bo mimo że te rozmiary są, w sensie mimo że ta firma jest jedna, to rozmiary są różne i pewnie większość z was wie, ale porządny stanik na duży rozmiar ma tych haftek więcej niż 2, zazwyczaj są 3, czasem jest 5. No i oczywiście ważne jest to, żeby te ramiączka były grube. Ja wiem, że ktoś powie, że to jest nieestetyczne, ale żeby utrzymać kawał tego naszego towaru, no to musimy mieć porządne wzmocnienie. Jeżeli macie duży biust, to cienkie ramiączka na pewno w waszym przypadku się nie sprawdzą. Pewnie już wszyscy to wiecie, ale jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego to jest takie szerokie, musi takie być, żeby po prostu utrzymać ten ciężar, który dźwiga. Jest dużo pięknych modeli w obsesji. Oczywiście podobały mi się też takie, które absolutnie były nie dla mnie. Tutaj pani Małgosia wyprowadziła mnie od razu na właściwe tory i powiedziała: nu, 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 Katarzyno, to nie dla ciebie, to nie dźwignie tego towaru, który nosisz. Także tak, bardzo polecam wam obsesję i panią Małgosię, bo po prostu zna się na rzeczy, wie co robi, robi to porządnie, nauczy was, jak odpowiednio taki biust w biustonoszu ułożyć, bo to może też nie do końca będzie dla kogoś oczywiste. Także tak, ogromna polecajka, a już skoro mamy omówione staniki, to tak na szybko przejdźmy do rzeczy z Primarka. Kupiłam sobie koszulki na siłownię i kupiłam też paski, jak możecie zobaczyć, pasek taki powiedzmy beżowy, brązowy, wszystkie ze złotą klamrą. Mam też czarny już na sobie, dlatego że spadają mi spodenki, zjeżdżają mi trochę. Ten kosztował 15 zł, ten kosztował 17, ten czarny chyba też 15. Wiadomo, koło skóry to nie leżało. Andrzej ma na sobie skórzany pasek i na pewno taki jest, jakby wiecie, lepszy, trwalszy i no, dla środowiska pewnie też lepszy. Natomiast
Wydaje mi się, że dużo kobiet używa tego papasków jako takiego elementu też biżuteryjnego, zwłaszcza jeżeli właśnie no, chowamy bluzkę w spodnie i chcemy ten pasek wyeksponować, ma być on jakimś tam fajnym akcentem, albo przepasamy się w talii zamiast w biodrach, bo chcemy użyć tego do sukienki, więc właśnie postawiłam na Primarka, dlatego że no, ostatnio kupiłam paski w rozmiarze L i one są już dla mnie za duże, więc nie wiem, czy kiedykolwiek zejdę do Eski, albo może za chwilę mi się te paski znudzą. Wydaje mi się, że lepiej po prostu zapłacić za nie mniej niż więcej, jeżeli tam co jakiś czas mamy inną wizję siebie i je zmieniamy. I to tyle, jeżeli chodzi o te zakupy. Wydaje mi się, że będziemy kończyć. Jutro też nas czeka ciekawy dzień. Pojedziemy sobie z Andrzejkiem do kina. No ale to wszystko zobaczycie w kolejnym vlogu. Także za tego bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dajcie mi znać w komentarzu, czy kiedyś korzystaliście z usług brafiterki. Bardzo korzystałyście, bo to w sumie raczej do Pani pytanie. Bardzo jestem ciekawa. Dziękuję Wam bardzo za ten film i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!